26 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się czwarta sesja Rady Miejskiej. Gościnnie wziął w niej udział komendant Sędziszowskiego Komisariatu Policji, który podsumował miniony rok działalności. Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z realizacji jej uchwał o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski za 2018 rok rozmawiał z radnymi komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim. Było dzisiaj przedstawione przez komendanta posterunku w Sędziszowie Małopolskim, pana Dariusza Kwaśniaka, sprawozdanie głównie w liczbach, wypadkach, zagrożeniach oraz planach na ten nadchodzący rok. Następnie radni podjęli kilka nowych uchwał. W dzisiejszym dniu tych uchwał nie było dużo, bo było w sumie 7, ale w mojej ocenie do takich najważniejszych należy zmiana uchwały budżetowej. Znalazły się tam środki na m.in. utworzenie czy złożenie wniosku otwartych stref aktywności, na dofinansowanie budynku klubowego w Zagorzycach Dolnych oraz altany w miejscowości Klęczany. Kolejną uchwałą była uchwała dotycząca zatwierdzenia strategii rozwoju dla wsi Klęczany. Następną taką uchwałą było przeniesienie siedziby szkoły podstawowej numer 2 mieszczącej się w rynku na ulicę Księdza Maciąga. Przypominam, sesje Rady Miejskiej transmitowane są na żywo na kanale YouTube Urzędu Miejskiego. Szczegóły poszczególnych uchwał dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka e-sesja.